Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, wywiązaliście się z umowy i zostawiliście pod ostatnim odcinkiem ponad 20 tysięcy łapek. Także serduszko dla każdego, kto strzelił lajka. I w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejne 10 skrzynek karnetu zadymiarskiego na koncie Pixie. Dzięki temu odblokujemy kolejnego zadymiarza, którym jest Gale, więc dzisiaj sobie pogramy Gale'em, ale mam nadzieję, że z megaboksów, bigboksów i tak wypadnie nam jeszcze jakiś zadymiarz. Chciałem wam tylko jeszcze zakomunikować, że dzisiaj od godziny 16 do 17 będę prowadził live'a na TikToku wraz z JJ.com, gdzie będziemy prowadzili Q&A, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Link do mojego TikToka oczywiście macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Zostawcie followka, zapraszam o godzinie 16. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to właśnie teraz, ponieważ w tym roku lecimy po 1 000 000 subskrypcji. Mam nadzieję, że się uda, a z waszą pomocą jest to jak najbardziej możliwe. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na koncie Pixie. Sprawdźmy, co mamy ciekawego w sklepie. O kurczę, oferta z Sandim za 419 gemów. Ale sorry, niestety ofert nie kupujemy. Odbierzmy sobie golda. Mamy też dużo punktów mocy do różnych zadymiarzy, ale na chwilę obecną nie będziemy tracili golda, chyba że kupimy sobie tylko i wyłącznie do Rose, bo Rose chcę jak najszybciej podnieść nam poziom 9. Wiem, że to będzie mega trudne, ale postarajmy się. Dobra, sprawdźmy, co mamy dzisiaj w eventach. Dwa eventy dostępne. Zapomniany wodospad. Aha, taka mapka, no dobra. Do tego karnet zadymiarski jest do odblokowania. Dobra, kupujemy od razu stopnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i 9. Tak jest, na 30 poziom jest do odblokowania Gale. Powiem wam, że jestem mega zadowolony. Jestem w sumie ciekawy, jak będzie mi się grało Gale'em, bo on nie będzie wymaksowany, więc będzie troszeczkę słabszy, nie będzie miał żadnego star powera ani gadżeta. No zobaczymy za chwilkę, jak to wszystko się odbędzie. Lecimy, pierwsza mała skrzyneczka, let's go. Dwa przedmioty, punkty mocy do El Primo i do Rosie. No dobra, do Rosie spoko, goldzik. Kolejna skrzynka, big boxik. No dawaj, big boxik. Punkty mocy do Shelly, do El Primo i do Pamki. No dobra, Pamkę możemy sobie teraz podnieść na poziom wyżej. 10 gemów, dobra, sztos. Kolejny big box, lecimy. Ciach. Monety, punkty mocy do El Primo, punkty mocy. Punkty mocy, dobra. Nic ciekawego w sumie. Kolejna skrzyneczka, pyk. Trzy przedmioty, punkty moty do Rosie, do Daryla i do Jezuniu Shelly, naprawdę. Dobra, kolejna mała skrzyneczka, lecimy. I pozostałe przedmioty 2, pozostałe przedmioty 1, no i punkty mocy do Poco. No spoko, spoko. Zostały nam jeszcze do odblokowania 5 skrzyneczek, ale moi drodzy, ja postanowiłem, że w międzyczasie nitom jeszcze nie grałem, raz grałem. Zagrajmy sobie nitką. Wybrałem duo, niech będzie duo. Zobaczymy, jak nam pójdzie. A później sobie po tym meczyku otworzymy kolejne skrzyneczki. Let's go, mamy jakiegoś gościa. Makace, tak? Dobra, tutaj nas chyba troszeczkę zamkną. O nie, 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 problem. I to duży, dobra, udało się przeżyć. Co tu? Rosa, uciekaj mi stąd, Rosa. Giniesz, Rosa, dobra. Porobiona, łatwiutko, proszę państwa. El Primo, dawaj, niedźwiedź. Wal go. Goń go! Dobra, leży. Nie, ko! Ale mi wjechał z ulta. Czy wy to widzieliście? Nie, idź tu, Poco! Nie, co ty robisz, ośle? Wyjdź mi stąd, nawet nie atakuj. Odejdź, 7 sekund, nie rób tak. Jeju, jak ja nie lubię grać z początkującymi graczami. Ja nie chcę tego przegrać. Nie spodziewałem się, że ten Colt akurat odpali we mnie ulta. Dobra, ja to ugram jeszcze. Meteoryt ją dobił, no to nieźle. Poco, El Primo. O kurde, dobra. Nita dost... Easy win, drodzy państwo. Bardzo easy. Twoja drużyna jest na pierwszym miejscu. Pięknie. No dobra, fajny meczyk. Trochę ten Poco mi pomógł wykarować gierkę, ale generalnie jestem zadowolony. Dobra, zmieńmy sobie teraz postać i następny meczek może sobie pykniemy tutaj Rico. Dobra, ale otwórzmy sobie na razie skrzyneczki, zbierzmy sobie te żetony jeszcze przy okazji. Otwieramy kolejną skrzynkę, 100 punktów. Mamy do rozdania 100 punktów i ja te 100 punktów załaduję do Rosie. Wiecie? Ładujemy te 100 punktów do Rosie i ona już ma ile? 170 na tym koncie, super. Otwieramy do kolejnego big boxa. 3 przedmioty, gold, punkty mocy do Daryla, do Rico oraz do Barleya. Dobra, sztongs.
kolejne punkty mocy i ładuję je też do Rose'y. Bach. I ta Rose'a już będzie na poziomie wyżej. Tak jest. Możemy sobie ją ulepszyć, więc przejdźmy sobie do ulepszania teraz. Gdzie jest ta Rosita? Tu jest Rosita. Ulepszamy ją na poziom, który? Siódmy. Siódmy poziom mocy na Rose'ie. Spoko. Dobra, przejdźmy w karnet zdymiarski jeszcze. Mamy do odblokowania Gale'a i dwie skrzynki. Odbierzmy sobie tego Golda. Kolejnego. I możemy już w tym momencie odblokować Gale'a. Więc moi drodzy, odblokowywujemy nowego zadymiarza na koncie Pixie. Tak jest, jest to zadymiarz chromatyczny Gale. Gale to nieznający spoczynku, niezmordowany pomocnik. Przeciwników smaga wichrem i śnieżycą za pomocą swojej dmuchawy, a jego super atak odpycha wrogów potężną burzą śnieżną. No dobra, spoko, ja jestem zadowolony z tego zadymiarza. Czas zagrać, moi kochani, Gale'em, a później otworzymy sobie skrzyneczkę jedną, drugą i trzecią. Małą, średnią i największą. Lecimy. Jak tam wygląda nasz staruszek? Jest tutaj. Ale tym razem zagramy sobie solóweczkę. Let's go! Jacy przeciwnicy? Brock, Barley, Nita, Shelly. Kurczę, najbardziej będę się chyba obawiał tutaj Shelly tak naprawdę. Dobra, ej, Nita, odejdź! Ona mnie bije. Kurde, trafiała mnie. Naprawdę? Ale ma zasięg skubana. Dobra. Zapomniałem, że mój Gale jest na pierwszym. Jakiś super mocny to on nie jest, dobra. Dostała, ale ją nie stunuje. Dobra, ją tylko odpycham, bo nie mam star powera, tak? Rozumiem? Go! Tak je. Co? Co to jest za gra? Jak wielkie starcie w tym momencie już naprawdę? Przecież to jest moment. Jest ona porobiona, patrzcie tą Rose. Albo dobra, zabawmy się z nią może trochę. Co? Wypchajmy ją do strefy, co wy na to? Mi się wydaje, że będzie spoko. Dobra. No do strefki idź, idź w kierunku strefki, moja kochana. No, pojedynczo będę ci bił. Z pojedynczego ataku, dobra, 2000 ma HP. 400. 1800, dobrze. W dobrym kierunku idziesz, moja droga. Tak jest, o to chodzi. Proszę tam iść. Dobra, delikatnie ją obijam tylko. Nie, zabiję. Nie, na szczęście nie zabiłem, dobra. Nice, tu ją troszeczkę przytrzymam. Już powinna się uleczyć, dostaję bombę teraz. Przerywamy leczonko, tak jest. I do strefki, moja kochana. Nie no, nie udało się. Jeszcze raz, 1200, nie zabiję jej, dobra. Nie zabiję jej, okej, okay. 750 ma. Dawaj, jeszcze raz Forel. I ulcik, tak jest, jest piękny ulcik. Czekajcie, teraz zrobić tego, atak i go do strefy, bum. O to chodziło, jak ja kocham początkujących graczy. To było nawet zabawne. Jeżeli też tak uważacie, no to wiecie, łapeczka do góry. My lecimy dalej. Dobrze, jesteśmy już w karnecie zadymiarskim i otwieramy kolejne skrzyneczki. Bum! Mała skrzynka, Daryl i pozostałe przymioty 1, punkty mocy do Poco. Kurczę, czy nie wypadnie żaden zadymiarz z tych skrzynek? No dajcie coś, no opening jest potężny w sumie. 10 skrzynek aż, raczej 10 poziomów punktowanych otwieramy. I ostatnia skrzynka, megaboksik. Bomba! Lecimy. Ciach! 5 przedmiotów, 240 golda. Punkty mocy do Daryla. Punkty mocy do Rico. Punkty mocy do Pam. Punkty mocy do Colta i no niestety tylko i wyłącznie punkty mocy do El Primo. Mamy jeszcze bonusik po 2 jazd żetonów. No i dobra. No i dobra, nie było zdymiarza, ale nawet spoko megaboksik. Dużo tych punktów mocy. Także moi drodzy, odblokowaliśmy sobie kolejnych 10 poziomów. W następnym odcinku odblokujemy sobie kolejne 10. Tu będzie trochę odznak. Będzie dużo big boxów i na końcu są aż 2 megaboksy. Wow. No, także w następnym odcinku coś przeczuwam, że może ciekawego nam wypaść. Czy mamy coś jeszcze tutaj do kupienia? No nic. Na razie nie będę kupował, nie tracimy golda. Ale zagrajmy sobie tym razem duo z Gale'em, bo te mecze naprawdę są bardzo, bardzo szybkie i nawet nie zdążyłem sobie pograć, serio. Zobaczmy teraz, kogo mamy w teamie. Nitkę. Okej, okay. Nita jest spoko generalnie na tą mapę. Dobra, El Primo będzie wyjaśniony, pomóż mi Nita. Kurde, Shelly. Tą Shelly bym wepchał, wiecie co? Nie no, Rose'a. Tą Shelly bym wepchał jak, jak meteoryt leci, wiecie? W uderzenie meteorytu bym wepchał. Dobra, mój power cubesik. No i co, tą Shellkę chyba troszeczkę sobie podmęczę. Będę ją tutaj ganiał. Dostanie? Dostała. Ult. Bomba. Ona ma bardzo mało życia. Skoczę sobie po cube na spokojnie. Pam param pam pam. Meteoryt? Unik. Meteoryt.
Dobra, ta Shelly gdzieś jest tutaj. O! Dobrze, że rzuciła detektora Tanita, bo teraz nam niedźwiedź pokaże, gdzie są zadymiarze na mapie. A oni tutaj we dwoje siedzą, tak? Ty, to gościu, idź do strefy. Zginiesz od burzy? Nie zginął od burzy. Na razie go nie będę dobijał. Chciałbym mieć ulta i go wepchać do burzy. Gdzie jest ta Shelly? Tu jest Shelly. Raz, dwa, trzy. Dobra, Shellka leży. Nie wiem, co ten Poco robi. Dobra, ult. Zabiłem go ultem. No, ten ult nie jest wcale taki mocny. Bije tam maksymalnie po 100, ale no, bardzo mało miała życia. Nie udało się jej wepchać do strefy. Szkoda. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę. 20 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek na koncie Pixie. Nie zapomnijcie wpisać na mojego TikToka oraz Instagrama. Link macie oczywiście do moich social mediów w opisie. Ja już się z wami żegnam. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się. Cześć!